spotykam się z Państwem, aczkolwiek w takim mniejszym czy większym osób, to przywraca, że cieszę się bardzo. Tak jak Pan Wójt zaznaczył, nie wiem, czy to było następnie, ale drodzy Państwo, nie ukrywam, że powiat wolsztyński od 16 lat z roku na rok podejmuje działania związane z infrastrukturą drogową, jak i też i nie tylko drogową, ale też infrastrukturą rządzą, mieszkającą z rowerów, czy przejść, czy chodników, czy drogowych. Także też te działania są. Proszę Państwa, że na siedząco będziemy tutaj dyskutować, bo podam kilka faktów takich, które miały miejsce w ubiegłym roku, a też co będą miały miejsce w przyszłym, w tym roku i sądzę, że też w przyszłych latach. Także chyba też usiądę. W ubiegłym roku w gminie Siedlec, tak żeby przypomnieć Państwu, mieliśmy takie działania dotyczące nakładów finansowych, ale też nie ukrywam, że bardzo dziękuję za to, że układa się nam taki pakt z panem wójtem i radą gminy Siedlec i rada powiatu, tak jak zadań gminy Wolsztyn, miasta gminy Wolsztyn, jak też gminy Przemyn. Czego te dowody sytuacji Państwo na pewno widzicie i może też niebawem odczujemy to w formie też dostosowania i rozbudowy szpitala, bo zdrowie jest najważniejsze. Mogą być drogi, nawet złote, chodniki, srebrne, ale jak nie ma zdrowia, to nikt po nich jeździł i chodził nie będzie. To zdrowie jest najważniejsze, w moim wydaniu. A reszta to jest już rzecz toczesna, dlatego też z pełną świadomością i z całą otwartością powiem to, drodzy Państwo, że priorytetowym celem dla powiatu, dla zarządu powiatu i sądzę, że dla wszystkich radnych powiatu jest kwestia dostosowania szpitala do wymogu rozporządzenia, które zostało przedłużone do końca 2017 roku. To jest cel priorytetowy i powiem Państwu jasno, czytelnie, że wszystkie środki, które są pozyskiwane na ten cel, tak jak i też w dobrej współpracy z gminami, tak i też z powiatu, na inwestycje, która ma wynieść koszt 15 milionów, są na to i muszą być na to zabezpieczone. Dlatego nie chciałbym, bo jest osobą, która nie lubi obwijać niczego w bawełnę, powiem jasno, czytelnie, że wszelkie inne działania, inne plany są ważne, są bardzo ważne, ale najważniejsze, to co powiedziałem, to jest szpital dla powiatu. I od tego będzie chciał zacząć. Mało tego też mamy jako powiat nie tylko szpital, nie tylko drogi, ale mamy też na utrzymaniu szkoły, jednostki oświatowe, dom dziecka, jak i też różnego rodzaju inne instytucje. To też bym chciał Państwu, oczywiście przepraszam, że tak mówię, bo Państwo dobrze wiecie, ale główna dzisiaj idea jest okazja do rzeczy tych dróg dojazdowych do firm, o których tutaj Pan Wójt zaznaczył, ale ja nie byłbym osobą, żeby Państwu powiedział, że nie tylko drogami żyje, bo to jest złym przekazem. Ale mając na względzie to, że tak powiedziałem, priorytetowym celem i sprawą jest szpital, to oczywiście bardzo, że to są radni powiatowi, bo tak samo też sądzą, nie wiem, podamy mój głos, ale kwestia dotycząca nie tylko szpitala, ale też funkcjonowania naszego powiatu też jest priorytetnym działaniem. Dlatego tak chciałbym znaczy, że w ubiegłym roku powiat budował ścieżkę pieszo-rowerową Siedlec-Żodyń, tak na wniosek pana Tadeusza Łąkosy, członka zarządu, też niebawem, jeżeli wypuszczą teleskopy, to z lewej strony też będzie robione działanie dotyczące poszerzenia tej drogi, bo wjeżdżają samochody na ten pas pomiędzy chodnikiem a tą drogą do Żydynia. Jest ta struktura, ten piasek wyrzucany na chodnik i z lewej strony będzie to w formie wykopu, czy tam pogłębienia i utwardzenia tego pobocza, żeby też oczywiście tam będzie jakaś kwestia dotycząca na prysku i jakiegoś też dystruktu. Następna sprawa, tak powiedziałem, była mała ścieżka między Żodyniem a Siedlcem w ubiegłym roku. Przebudowa skrzyżowania w miejscowości Godziszewo wykonano w ramach bieżących utrzymania dróg, takiego utwardzenia. Mówię o ubiegłym roku. Utwardzenie poboczy Berencin, Zakrzewo. Później była też przebudowa chodnika w miejscowości Kowalnica. Tu będzie dalsze ciągle przyjąć, że Zakrzewo, że będziemy rozmawiać na temat. Przebudowa chodnika w Kowalnicy wspólnie gmina, oczywiście robiła potężną inwestycję dotyczącą kanalizacji, ale też powiat tutaj dołożył kwotę 60 tysięcy na te chodniki.
Budowa też chodnika, przebudowa chodnika też wspólnie z gminą i tutaj też było 50-50, bardzo dziękuję. W imieniu samorządu powiatowego panu Wójtowi też była robiona przebudowa chodnika małej wsi, terenie gminy Siedlec. Wykonanie walc ścieralnej między miejscowości Kowalnica. No doszło do takiego absurdu, że ktoś zaplanował, zaprojektował połączenia gminy, drogi gmin powiatowej z drogą wojewódzką, tak? Wojewódzka droga, czy krajowa? Krajowa. To jest krajowa. W miejscowości Kowalnica, że gmina też robiła kanalizację tej miejscowości. Oczywiście chodniki, wszystko, ale doszło do takiego absurdu, że na odcinku bodajże tam 20-30 metrów, czy 60 metrów nie byłoby połączenia tej drogi z drogą wojewódzką. Dlatego też tutaj doszło do tego, że powiat też pokrył te koszty. Też wybrano bardzo ścieralną w miejscowości Kowalnica. Odbudowa tych rowów tutaj melioracyjnych u państwa. Oczywiście i była też kanalizacja deszczowa w Kowalnicy za 40 tysięcy. Także te działania były robione. Ja wiem, że to nie są duże inwestycje, ale każda z nich pociąga sobą określone środki i koszty. I tak można by rozliczyć. To jest prawie 300 tysięcy, 50, 350, 380, 400, w granicach gdzieś można powiedzieć 450 do 500 tysięcy złotych zawrzęcone na te działania na terenie gminy Siedlec. Także tak jak powiedziałem na wstępie, najważniejsze jest zdrowie, szpital, ale też idziemy w tym kierunku. Na ten rok, i to też zależy od kwestii, a to zależy od tego, jak będą radni przyjmą tą uchwałę budżetową, zaplanowane jest to, aby mając na względzie przede wszystkim działania takie, to taki zarząd tutaj idzie w tym kierunku, robienie działań związanych z tym, na co mamy już projekty. Na co mamy projekty? Oczywiście projekty w granicach możliwości finansowych powiatu. Bo jeżeli mówimy o budowie całej drogi, przykładowo powodowo Kiełpiny, Puchorza. No i dalej. Tak jak napisane, to nie, to jest tu mam, tak, że to nie ma tutaj jest do Stefanowicy, tak? Tuchorza i tutaj te rejony. Welęcin jest z lewej strony, dalej w kierunku na Zakrzewo, tak? Zakrzewo, to jest Zakrzewo, ale mamy to odbija, droga Tuchorza odbija na lewo i idzie w kierunku właśnie na Welęcin. To jest projekt przygotowany i kilkunastu milionów złotych. Do tego miejsca tego mamy powodowo, nie mam powodowo, aż do tego miejsca. Na to mamy. Mam też przy terenie gminy Siedlec przygotowany projekt na budowę chodnika w miejscowości Kobielnice. Poza tym na terenie gminy Siedlec innych projektów nie mamy. Tak jak powiedziałem, będą też, są już działania stania, aby przejąć tą drogę w kierunku, mamy tutaj na Zakrzewo, tak? To jest od Belencina do Godziszewa. No, ten próg, taki? Ten próg. Nie, próg jest właśnie, próg jest powiatowy. Próg jest powiatowy. A asfalt jest gminy, tylko że mamy dokumentację, przygotowujemy, aby to przejąć. Raz, żeby też, drodzy Państwo, uniknąć wszelkiego rodzaju niedogodności związane, przykładowo, jeżeli chodzi o kwestię odśnieżania czy coś, bo to też wziąłbym pewien dylemat, czy to drogi gminy. Dlatego ja wiem, że u Państwa jest bardzo dobrze robione, tutaj chciałem przeżywać firmy, która przygotowuje te działania. Aczkolwiek, gdy ta droga będzie przyjęta przez powiat, możemy wszcząć procedurę poszerzenia tej drogi w formie też wydania pogłębienia pobocza, jak i też w miarę możliwości, żeby tam ten rów, taka skarpa taka tam jest, dość szeroka, czy pojemny, czy po drugiej stronie utwardzenia tego pobocza. W chwili obecnej, tak jak powiedziałem, też pan powiedział, trwają prace dotyczące przygotowania dokumentacji, aby przyjąć tą drogę jedną gminę, ten dróg, a my przyjmiemy tą asfaltową. Jeżeli tutaj chodzi o... Tak jak powiedziałem, są te dwa projekty i brane pod uwagę jest kwestia tego typu, aby
wykonać, i tak powiedziałem to oczywiście decyzja radnych, wykonać ten chodnik w Chobienicach przy kierunku na Kiełbik, na Kopanice, tak? Tam jest tutaj, na Kopanice. Służby Starostwa Wydziału Inwestycyjny i Rozwoju, jak też PZD, miałem przekazać informację dotyczącą właśnie tej drogi, tego projektu, dotyczącą drogi powodowo Tuchorza i tam dalej. Panowicie, ale na razie skupmy się na tym projekcie, który jest. I teraz tak, sytuacja jest tego typu, że projekt, który jest przygotowany drogę, on nie traci swojej ważności w tym roku. Tylko tracą, czy mogą być różnego rodzaju uzgodnienia, a to nie jest żaden problem. To nie jest to, że projekt traci ważność. No to nie jest, tylko jeden w ten sposób. Tracą uzgodnienia. Jeżeli będzie sytuacja związana z tym, że ma ten projekt być realizowany, no to chodzi o uzgodnienia. A taki przypadek, że mieliśmy na ulicy Patrolu Wilnika, gdzie został złożony wniosek do programu dotyczącego przebudowę do dróg w ramach programu Sytynówka i też musieliśmy w ciągu pół roku, nawet ponad roku, kilku miesięcy odnowić niektóre uzgodnienia. Przepraszam, czyli chcę Wam powiedzieć, że nie mamy liczyć na to, że w tym roku jesteście Państwo przedsiębiorcami i macie też świadomość tego typu, że na tyle można kroić materiału, na ile starsza tego sukna, tak? Panie starosto, ja wiem, jak to się dzieje. Ta droga się na 3 miesiące rozwali. Znaczy ja nie powiedziałem tutaj, że mimo że kategorycznie.